Dziewica Maria zawsze, ona nie udawała, że kocha i miała Maria czworo dzieci. Drugi
drugie, no znaczy jeszcze najstarszy syn, 38, to właśnie ta żona, w sumie też siedział właśnie dziewczyną, mieszkanie własnościowe, no takie nieduże wykupiłam. Dlaczego jesteś w jednym czasie? Teraz ksiądz zwrócił uwagę, tak samo córka mieszkała u jego rodziców. Ja tłumaczyłam, mówię, do tego właśnie obecnego zięcia, mówię, słuchaj, wstyd, śmieją się. Pojechali gdzieś za granicę i zaczęli się właśnie chyba tłumaczyć, tam nie wiedzieli, jak wytłumaczyć, i właśnie raz zadzwonił, jak on, mamo, bo prosił, ja mówię, dobrze, będę dumna, jak będziesz miał ślub kościół, będziecie mieli. I raz żenił się. No ja mówię, o szczęśliwa, będzie może gdzieś, ale nie dopiero za 2 lata, ale właśnie wzięli ślub kościół, mam najszczęśliwszą mamą, najszczęśliwszą później za ileś czasu babcią, bo pierwsze dziecko nawet zamarło. No i właśnie z synem tak samo. No i ja mówię, że to jest najpiękniejsze, co może być. O, synka to do pierwszej klasy, ale najmłodsza mi córka, 20 w sumie już kończy 3 lata. To jakiś czas właśnie chłopak już skończył 23, są po technikum, to tam mi mąż pozwolił zamieszkać. A ja się buntowałam, nie, a niech wezmą cywilny, bo nie ma bierzmowania. Ja mówię, nie. Nie będzie. On pozwoli na ileś. Ja robię awantury troszkę, proszę mi się wyprowadzić, ja się spowiadam. A ten chłopak mówi, a pani nie musi się spowiadać, bo to mnie inny grzeszek. Ja mówię, nie pod moim. Hotele są non-stop, mszę dawałam, modliłam się i pomogło. Za ileś miesięcy się wyprowadzili. I jakie dobre relacje, to u niego mieszka. No u niego, bo on nie ma bierzmowania. Bez ślubu, oczywiście, a jak, ale przyjeżdżają i może kiedy Pan Bóg to połączy. No i on zadowolony, dziwi się, córka, mamo, coś, zrób teraz miał i dał operację i to jest dobra relacja. Nie zmienia się człowiek, nie można. Ja i średnią szkołę mam, trochę, ale nie można postanowić, że powodzi. Wnuczek teraz chodzi tutaj ten na rekolekcję, to on ostatnio mówił, babciu, ja będę niósł moją. Ja mówię, nie wolno, babciu, ale chodź ze mną, bo on idzie ze lampionem, no pierwsza klasa. No niestety, trzeba uczyć, jeszcze raz uczyć. Wszędzie jeździły dzieci ze mną, wszędzie do mnie relacje. I nieraz bym powiedział, mam ona ścierką przyłożyła się. No ale dobrze, ale on wiedział, że musi iść do kościoła, muszą, no ale... No, z najmłodszą właśnie to nie moja relacja taka. Ale ja się staram. Odnoszę się oczywiście. Halo? Tak, dziękuję pani Bożena. Tak, no naprawdę trzeba, musi mama być słowna, bo jak nie będzie... Ja jeszcze raz powtarzam, ja się spowiadałam. Ksiądz po kolędzie chodził, ja to chłopak, ja się znam, bo ona miała różne kursy. Ja mówię, nie, proszę mi się wyprowadzić. Co ty robisz? Zacząłeś mieszkać. Ale ja mam swoje... Nie, proszę, nie. Ja cię naprawdę lubię, mówię, ale jeszcze raz, cywilny, ja nie ma żadnego cywilnego, bo ja na cywilny nie pójdę, jak będzie kiedykolwiek. Nie, no, lasy przyjeżdżają, odwiedzają, może pan go połączy, ale to jest taka cywilna, to znaczy u jego rodzica pozwalają. No i wtedy, jest taka relacja, że właśnie jego brat jeszcze jest zniszczony. No właśnie, to jest chłopak, to jest druga klasa, to są sytuacje różne, umowa za stronę, tak samo, podmieniamy tych Małżeństwo jest ważne. Jehowa Bóg był też małżonkiem z narodem izraelskim, ale coś nie byli posłuszni. Że jedna Ohola, druga Oholiba, same prostytutki. Ale tu mamy cywilny związek.
u katolików, jak przed ślubem nie mają seks, to, to jest normalne. Takie prawo pisane, niepisane, oni mają, mają. Mają seksy. Mają ten seks. Tylko, że jest, tylko jeżeli, tylko jeżeli się najeżymy, no to, to pewnie nie, nie ma takich szans. Tak. Z miłością trzeba podchodzić do każdego człowieka, dając znać, że się nie akceptuje jego postępowania. Słuchamy Radio Maryja. No, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tu Janina z Puławskiego. Witamy Pani Janina. Proszę, proszę Państwa, ja mam taką sytuację. Moja wnusia, no... się zapoznała z jakimś z chłopakiem i leci do Anglii, tam do niego. On niewierzący, można powiedzieć, znaczy nie praktykując, nie ochrzczony od tego, ale, ale prócz tego no, ja nie mogę tego zabronić, ale ona mnie zapewnia, że ona seksu nie uprawia, a że z nim śpi, no bo jak inaczej można, no i to, to przecież jest nie grzech, że koło niego na przykład śpi. No i ja nie wiem, jak to powiedzieć, no u mnie jest, ale, ale no u mamy tam, bo ma, moja córka mieszka w Lublinie i ona do tam no, Lublina, przyjeżdża i tam u nich. No, no nie wiem, jak ja mam reagować, to można by jakieś radę może, czy nie wiem co, czy nie, po, no nie pozwolić, nie, nie, nie mam rady, żeby nie pozwolić, bo przecież... No pewnie. Słyszycie mnie? Tak, tak, są. Są to dorośli ludzie, tak? Podjęli takiego rodzaju decyzje. Można im powiedzieć, że źle robią i mogą, można ich nie zapraszać pod swój dach, prawda? To jest oczywiste, to, to zresztą poprzednie panie też mówiły. To jest jasne, trzeba być klarownym, no ale jak oni gdzieś, pani nie jest w stanie, no to są dorośli ludzie, podejmują decyzję, no muszą wiedzieć, że, można powiedzieć, że jasno, że źle postępuje ta, ta wnusia i wytłumaczyć jej dlaczego i nie zgodzić się na to, żeby pod pani dachem mieszkali, ale nic więcej pani zrobić nie może, pani się może modlić za nich też, prawda, i to jest ważne. Co tu zrobić więcej? Tak. Troska o te relacje, o których mówimy, o więzi rodzinne, no najbardziej to to widać właśnie przy opłatku, ale są również i sytuacje inne, kiedy się spotykamy, no na przykład na pogrzebie, na, w jakiejś komunii świętej i tak dalej. No, też są momenty, kiedy rodzina zjeżdża z daleka. I jak dbać o relacje, żeby to spotkanie przebiegało pokojowo, żeby się nie pokłócili wszyscy. No wiadomo, że alkohol, obecność alkoholu wyzwala niskie instynkty i łatwo może dojść do sprzeczek, bo każdy będzie postawiał na swoim. No ważne jest, żeby budować dobro, czyli mówić o sprawach dobrych. Nie obmawiać, nie mówić o innych. Mówić o tym, co buduje, o tym, co dobre, nie mówić to, co złe, tylko o tym, co dobre. Cieszy mi się z dobra, nie ze złego. Jak zaczniemy mówić o rzeczach złych, czego brakuje, no to będziemy zmartwieni i całe spotkanie będzie wyjdziemy z nosem na kwintę. A tymczasem chodzi o to, żeby to spotkanie budowało nasze relacje rodzinne, bo jak się właśnie szczególnie zjeżdżamy z różnych stron, z daleka, na co dzień nie jesteśmy razem. A... Można pomyśleć, jak zorganizować takie spotkanie. To jest kwestia gospodarzy i w gestii, to jest jak to przebiegnie. Można coś zaproponować, można pomyśleć, przecież to, to nie musi być tak sztampowo, że wszyscy tylko siedzą i jedzą i plotkują, prawda, czy gadają. To...
co innego gadają, co innego gadają, wiesz. Myślę, że w wielu rodzinach tak nie jest, ale jeśli by tak miało być i ktoś by to przypuszczał, że będzie problem, no może by jakoś gadają, pomyślał innego. Jakieś organizacje. Normalne, że jest seks, no bo jak żeby bez seks. Mogło być. I Maryny. Także, co jeszcze państwo tutaj mają, czego nie powiedzieli, co zostało może skreślone w pierwszym podejściu z braku czasu? Proszę bardzo. Przepraszam, mamy telefon, odbieramy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Płocka dzwoni słuchaczka państwa. No, dużo słucham i przysłuchuję się. Mam sytuację, córka stanem cywilnym, ślubem cywilnym wyszła za człowieka, rozwodnika. No, on ma żonę i ja, wigilia jest. Ja ją zapraszam. Ona nie przyjdzie. Przyjdzie nam się go podzielić. Ale my, rodzina, mąż, ja, syn, no nie bardzo chcemy gościć czyjegoś męża. Sytuacja jest trudna, my ją kochamy, ona o tym wie, ale powiedziałam, nie można sobie na czyimś nieszczęściu budować swojego szczęścia, albo też budować na piasku. No i sytuacja jest trudna, bardzo trudna, bo wnuczki przyjdą, wnuczki, czyli jej dzieci, przyjdą do nas, do dziadków, no ale córka po niej przyjedzie, złoży nam życzenia i odjadą. Czyli rodzina się rozbiła na dwoje. Córka przyjmuje swoje dzieci, a my przyjmujemy wnuczęta, czyli jej dzieci, syna, a ty tego pana po prostu niby oni mi zarzucają, mamo katoliczko jesteś, a obcych się przyjmuje z drogi, no dobrze, no to z drogi, a nie no nie człowieka czyjegoś męża. No to nie czyjegoś męża, no na litość bosko. No tyle tu słucham dzisiaj i mnie po prostu no trzęsie, bo są no sytuacje trudne. Dobre i to, że przyjdzie złożyć życzenia. Ona wie, że ja ją kocham, ale powiedział, na żadne śluby cywilne, na obcych i z domu naszego, z domu. No nie może go tu wprowadzić. No bo jesteś mężczyznami albo nie, prawda? No i nie jest to prosta sprawa. I dom rodzinny, katolicki, syn katolicki, a córka idzie do kościoła. No ale co? Chwilami patrzę, że płacze. No to jak? No to jak? Nie ma na tych... To słyszę, że pan mówi ciągle, pan, który prowadzi tę audycję, kochać. Kocha się i dziecko wie, że się kocha. Tylko no nie ma zgody na przebywanie obcych mężów w naszych rodzinnych, katolickich domach. I to też jest pani miłość do tego właśnie pana, który jest mężem innej żony. No tak, to też jest miłość, jeżeli pani dają rozumieć, gdzie jest jego miejsce. Kobiety. I jakich dzieci ma, no to ja mam przyjmować, tak. bo obcy się z ulicy przyjmuje podróżnik. Ale to jest no tak, to ale jest, to nie, nie w naszej wierze. No można przyjąć obcego, dać mu kromkę chleba, tak, a nie już. Gościć razem tak, przy stole przy łamaniu opłatka. Ja tego nie rozumiem i nie rozumiem. Ale zobaczcie państwo, że też mówimy o tym, że o tych relacjach i tak dalej, nam się wydaje, że to jest takie cieplutkie, piękne, milutkie, ale Pan Jezus przyszedł na ziemię i powiedział, że przyszedł ogień rzucić na ziemię, tak? I powiedział, że będzie tak, że dwóch będzie przeciwko trzema, że przeciwko dwóm w tym samym domu, ale nie chodzi o to, że będą jedni drugich tam męczyć i dusić, tylko po prostu, no są takie sytuacje, które wymagają pewnego radykalizmu wynikającego z Ewangelii, z życia Ewangelią. I cierpimy z tego powodu, ale to jest dla nas krzyż, ale go przyjmujemy i nie możemy powiedzieć, że to nie będzie miłość w stosunku do drugiego człowieka, jeżeli mu powiemy, że to zło, co ono robi, to jest dobro. Nie tylko na tej audycji, na wielu audycjach jest zarzut, że my jako katolicy chcemy, by wszyscy tak samo postępowali, że narzucamy swoje postępowanie innym, którzy mają inne poglądy. Nie, nie. Mówimy, tak Pan Jezus też tak mówił, jeśli chcesz być szczęśliwy, budować szczęśliwe relacje w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, bliższej, dalszej, zachowuj przykazania. I wtedy te relacje będą prawidłowe. Teraz mówimy o relacjach nieprawidłowych, od razu jest pytanie, czy były zachowane przykazania i od razu widać, gdzie nie były zachowane, które przykazania. I stąd jest cierpienie, stąd jest krzyż, który trzeba podjąć, bo to jest nasze zadanie na ziemi, nieść krzyż,
ale to nie znaczy, że mamy tracić nadzieję. Po prostu takie są wybory. Człowiek został obdarzony przez Boga wolną wolą na swoje nieszczęście i może dokonywać złych wyborów, które będą skutkowały nie tylko tym, że nie zostanie wpuszczony do jakiegoś domu na święta, co już jest wielką niekiedy obrazą i powodem do zerwania więzi, ale nie będzie wpuszczony do nieba na wieczność. I to jest sprawa, o której się w ogóle nie myśli, bo to, że tutaj się coś tam nie ułoży w jednego czy drugiego dnia, to jest drobiazg, co to jest w stosunku do wieczności. A teraz przeżywamy ten okres próby, gdzie dokonujemy wyborów. Katolicy nikogo nie zmuszają, jak muzułmanie, obcinaniem głów, jak się nie nawrócą. Masz wolność. Wybieraj. Przed sobą leży dobro i zło, życie i śmierć. Co wybierzesz, to będzie twoje. I to jest przekleństwo nasze, że tą wolną wolą Pan Bóg nas obdarzył i musimy tych wyborów dokonywać, bo wolę mamy słabą. I bez Bożej pomocy niekiedy właśnie podejmujemy złe decyzje. 23:27, 3 minutki nam zostały. Jeszcze jakieś przesłanie, tym razem może już bożonarodzeniowe. Właśnie Jezus, takie maleńkie dzieci, no, tak sobie go mamy przed oczami, wyobrażamy sobie tę sytuację, jak ono się rodzi, przychodzi na ziemię i jest księciem pokoju. Kimś, kto potrafi wejść w relacje rodzinne, małżeńskie. I naprawdę myślę, że tutaj wiele tych sytuacji, o których Państwo mówili, trzeba byłoby właśnie Jemu powierzać, ale tak naprawdę powierzać z zaufaniem. Myślę, że zresztą też to widzieliśmy nieraz, że potrafi przemieniać niesamowicie relacje. Naprawdę cuda się dzieją, jeżeli Jemu naprawdę do końca zaufamy. My czasem po swojemu próbujemy wszystko robić. To nie znaczy, żeby nic nie robić, ale jednak tak zupełnie po swoim, jak robimy, to nie wychodzi. On się wtedy z tego jakby wycofuje. I ten Jezus przychodzi na ziemię, jest księciem pokoju i On potrafi tego ryczącego lwa w nas przemienić, czy w nas, czy w innych. I to bezbronne jagnię, i ten tak zwany ryczący lew, pamiętamy to czytanie, kobry, agresywny wilk, zgłodniały niedźwiedź, może stopniowo uczłowieczyć. Więc trzeba, to potrzebna jest wiara i zaufanie do Niego. I tego życzymy Państwu w ogóle na te święta, takiego zaufania do Pana Jezusa. Ja jeszcze też chciałam tutaj dodać, że życzymy Państwu wiele radości, szczęścia, ale szczęście to nie znaczy właśnie przyjemne życie i szczęście nasze to nie znaczy, że mamy życie bez żadnych problemów. Można być szczęśliwym, a naprawdę mieć życie niełatwe, ale to szczęście polega na tym, że żyjemy z Bogiem i jesteśmy szczęśliwi, że On z nami jest, a my z Nim i żyjemy według Jego przekazań, tego, co On mówi, Jego słowa, Jego woli. Ja jeszcze bym taki apel miał do nas wszystkich, bo i do siebie też, żebyśmy właśnie wykorzystali ten czas i spróbowali może odezwać się, nawiązać kontakt z osobami, o których żeśmy już dawno nie pamiętali, żeby wyciągnąć tą dłoń i okazać pamięć właśnie tym, którzy czekają na nas, na naszą pamięć, a my to zaniedbaliśmy. No i do mnie przyszła kolej, żebym złożył Państwu życzenia świąteczne. Jeszcze opłatka nie ma, ale tak jak łamiemy się tym opłatkiem, tak też z Państwem chciałem, dzielę się cały czas w tych audycjach tym dobrem, które otrzymałem od Boga. Bóg jest źródłem dobra i tym dobrem mamy się dzielić. Życzę, żebyście Państwo potrafili dzielić się tym dobrem. Nie swoimi zmartwieniami, boleściami, ale dobro buduje dalsze dobro. Miłości daje materiał, daje napęd innym, żeby podjąć te starania, zapomnieć o krzywdach, a zacząć kochać, bo tylko miłość ma przyszłość i tylko z miłości będziemy rozliczani na końcu życia.